Hej, siemano, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy War Leaders Podbój Świata. Jak zapewne pamiętacie, prowadziłem tutaj agresywną kampanię przeciwko Wielkiej Brytanii. I ciągle rekrutuję tu jakieś nowe siły, które mają za zadanie podbijać. O, tutaj mam. Chciałbym ich tutaj wysadzić. Cholera. Aha, oni tutaj muszą pilnować. Dobre. Ci... A niech tu zostaną. Pilnujemy Półwysep Iberyjski. I podbijamy, jak zapewne i tak pamiętacie, świat. Już... Prawie jesteśmy na takim jakby półmetku, bo pozbyliśmy się Związku Radzieckiego, Japonii oraz Włoch. I ostatnimi naszymi przeciwnikami oczywiście jest Wielka Brytania i USA. Tutaj będzie chyba najdłużej prowadzona kampania bitewna. Chociaż kto wie. Będę musiał tutaj rekrutować siły. O, najlepiej tutaj. I tak raz, dwa właśnie wywalać tam. Dlatego tutaj chciałbym rekrutować jednostki. Nie mogę ludzi rekrutować, ale mogę te dywizje pancerne. Kamczatka trochę. O, bida z tymi tutaj statkami. Będę musiał coś wybudować. Port on pozwala. To tylko pozwala na to, abym mógł chyba kurna klatkowanie. A ja pierdolę. Gdzie jest w ogóle Adolf Hitler? Takie moje pytanie. Gdzie jest Adolf? Znajdźmy go. Adi. Co za... Chyba tutaj stoi. No właśnie. Ale on jest daleko. O rany. A nie, niech tutaj pilnuje. Dobra. Bo w ogóle tury jeszcze nie przewinąłem. Zaatakujmy. Chciałbym powiedzieć, że nie będę prowadził bitew, bo po prostu mi się ich tutaj nie opłaca. Jak ja tutaj będę prowadził bitwy, to będę ciągle przegrywać. Japonia nie istnieje. No i tak, czekają nas bitwy. Gdzie? Gdzie on mnie atakuje? Tutaj? Nie idę na front. Spierdalać. Zajęli mi teren. Cholerne gnoje. No tutaj mają trochę gorzej. Sorry. Bohaterskie zwycięstwo. Przeganiać ich z tych rejonów. I kolejna tura. Aż mnie chrypa chwyciła. Co tam nowego? Nowy bohater.
Punty w Tohoku i Alpach się zakończyły. Anglia Środkowa. Otwarty bunt. Co my tu jeszcze mamy? Hiszpania Południową utraciłem, ale chyba nie na długo. Nie, oni są zbyt osłabieni. W ogóle naprawiać się. Wyślemy tych. Oni sobie z łatwością tam poradzą. No jeszcze. Aha, to jest ten oddział, który przegrał bitwę. No i już wam mówiłem, nie będę prowadził bitew, bo po prostu nie chcę tutaj psuć sobie kampanii. I co tu jeszcze chciałbym zrobić? Najpierw to chciałbym, aby moje wojska się gdzieś połączyły, zrobiły nową armię i tak dalej, i tak dalej. Oni to ogarną. No a wy pozbyć się go. Jak tutaj z pokojem? No, bardzo dobrze. Mogę tutaj coś wybudować fajnego. Takie sobie te budynki. Chciałbym wysadzić moje wojska tutaj, wyśmienicie. Aha, wy możecie gdzieś polecieć. Słabiutko. Będę musiał tutaj lotnisko wybudować. Wtedy jakieś sąsiednie lotnisko. A nie, tutaj chyba mam. Pobudujemy lotniska i tak mam tyle hajsu, że głowa mała. Dobra, tu jest. Tutaj też powinno być. Bo to jest samolot Logic. I tutaj. Jeszcze tutaj mogę pobudować lotniska, lol. Będziemy robić naloty. Aktualnie skupiam się tylko na wojnie z Wielką Brytanią. I po zabiciu Roosevelta chyba. Nie wiem, może będę nagrywał podbój w ogóle świata gry. Ale nie jestem pewien, no bo chciałbym wam coś takiego powiedzieć, że po co miałbym takie coś robić? Bo i tak nie będą mnie przeciwnicy atakować, bo są neutralni. Przegrałem. Roosevelt daje radę. Jezu, co ja gadam, Churchill daje radę. Piemont. Gdzie jest Piemont? Gdzie ty jesteś? A bunty w Anglii się zakończyły. Tutaj jest bunt. Oż wy gnidy. Rekrutować piechotę Wehrmachtu. Obniżyć stopę podatkową. Tutaj wojsko wysłać, żeby pilnowali. No, odzyskaliśmy Hiszpanię Południową. Nie, oni tutaj muszą być, bo tam się otwiera nowa droga. Że tak powiem. Tutaj wielka dywizja wodna. Oni będą musieli kawał drogi pływać, jeśli będę chciał tak atakować. I tutaj mógłbym też atakować z dwóch stron. To by było. Niezłe. Dobra, nie udało mi się. Kurna, ta gra muli sama z siebie. A, rany. Wiemy to. Słaba stabilizacja gry.
Aha, nie mogę ich uzupełniać, bo nie mam budynku. No. To by wyjaśniało. Aha. A ty tutaj niczego nie masz. Bidolu. Co ja tutaj wymyślę? Tutaj coś się rekrutuje. Ja to bym narobił piechoty w ogóle w okolicznych rejonach. Bo piechota to jest w ogóle postawa. I po prostu będę ich tam łączył. Ewentualnie tutaj czołgi. Zrezygnować z piechoty, rekrutujemy czołgi. Jeja! Właściwie budujemy. Dobra, wy tutaj stójcie. Zostaliście pokonani. Lamy. Lamusy. Odetnę Churchilla od rejonu, do którego mógłby się udać. Jeśli będzie na tyle genialny, że sobie oleje tą sprawę, to będzie miał problemy. Wiem, że się rekrutują. Cholerny gnój. Chciał tutaj wywołać bunty. Dobra. Aktualnie. Kurna z tą grą. Erdziele. Lecicie tutaj. Wyśmienicie. Słaba stabilizacja gry, jest. Tutaj mają niezłe siły. Ja bym zrobił taki myk. Kurwa! Jak ta gra mnie będzie denerwować, to sam się zdenerwuję. Na ciebie mam niespodziankę. W postaci posiłków z samolotów. Wyśmienicie. Trzy bomby atomowe. Chętnie bym je wysłał do USA. W ogóle oni tutaj jakieś małe takie dywizje wodne posiadają. Jezu, jaka tragedia, bida. Dobra, kolejna tura. USA takie słabe jest, oni prawie w ogóle działań nie podejmują na mnie. Ha! Leżeć. Dobra, dolecicie. Dwie tury, dobra. Dwie tury, trzecia jeszcze będzie. Anglia Środkowa, nie ma już buntów, świetnie. Dobra wiadomość. W ogóle mogę sobie tych tutaj wysłać. Pancerne dywizje tutaj sobie zastaną. Co ja tu mam? Czym ty jesteś? Wespę, to jest chyba czołg. Wow. Moja inteligencja nie zna granic. Właściwie to tutaj rekrutuję? Czy ty jesteś lotniskowiec? No właśnie. Właściwie to tą armię mógłbym gotować na USA. I to nie głupi pomysł. Tutaj jest jedna armia i ona ma za zadanie pilnować porządku w Europie Zachodniej. Tutaj nie ma żadnych problemów, wyśmienicie. Technologie wszystkie opracowane. Więc nie będę tracił hajsu na odkrywanie nowych. Mówię wam, ta gra ma tak słabą stabilizację. Tak, jakby to powiedzieć, szarpie. O, to jest dobre słowo. Gra szarpie. Beznadziejnie.
Niedługo Wielka Brytania pozostanie tylko wspomnieniem. Bo podbije ich. Chuj, to niewielkie zwycięstwo. Muszę trenować. Szkocja, no to podbiłem. I Lombardia. Gdzie ty jesteś, Lombardio? Tutaj. My się tak nie bawimy. No i Szkocji podnieśli bunt na chwilę. Ale to dlatego, że dopiero podbiłem ten rejon. Dobra, lecisz. I niedługo zrobimy zmasowany atak na Wielką Brytanię. Masowe lądowania w Wielkiej... Jezu, co ja gadam, Wielką Brytanię, USA. Bunty w Lombardii się zakończyły. Dziwne. Tutaj będę tracił jednostki do momentu zakończenia buntu. Atakuj. Atakujemy, zmasowany atak na tego Churchilla. Ha, 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 giń. Wprowadzam nowy ład na świecie, kurna. Mussolini mi się przeciwstawił. Charles de Gaulle mi się przeciwstawił. A nawet Józef Stalin. Oh my goodness. Masakra kompletna na moim przeciwniku. Tak, to koniec ich wielkiej kampanii. Wielka Brytania została pokonana. Walia straciła przywódcę. I Walii podniesiono bunt, bo podbiłem Walię. Bunty długo nie potrwają, bo właśnie prawie skończyłem wojnę. I teraz tylko pozostaje mi wysłać siły, aby zaatakowali USA. Jeszcze jedna sprawuncia. Cholerne. Kurna, jak to ścina. Naprawdę, to gra mi ścina. Myślałem w pewnym momencie, że to wina mojego komputera, ale jednak nie, bo nawet się nie pali ta czerwona kontrolka przy moim komputerze. Chciałbym wybudować stocznię, wyśmienicie. Będę tu też budował okręty. No i wyślemy ich na USA. Teraz pozbieramy te moje armie. I będziemy ich wysyłać. Masowo. Z Wielkiej Brytanii ich wyślę. Wyślę ich z tego, z Wielkiej Brytanii, z rejonu Francji, czytaj Normandii.
Muty się zakończyły. Wyśmienicie. Już tutaj jedna armia powstała, lol. To będę miał dwie armie w tym momencie. Wyśmienicie. Ciebie bym tutaj posłał. Jak widzicie, USA jest bezradne w tym momencie, tak naprawdę. Powinni się obawiać, ale tego nie robią. Bombę atomową kolejną mógłbym już rzucić, ale szkoda mi zachodu. Chyba nawet już parę razy tam rzuciłem na USA. Zbyt wielka armia. Mogę ich też? Ale będzie lądowanie. A. Świetnie. Bardzo dobrze. Ja jestem zadowolony. To też są transportowce. To wyśmienicie. Muszę powiedzieć. Spotkacie się gdzieś w pół drogi. Bomby atomowe. Produkowane masowo. Jezu, jaka zagłada świata. Dobra, to ja tutaj zasejwuję grę. Niedługo zakończymy podbój świata, bo pozbędę się liderów światowych. Jak widzicie, pozostaną mi tylko do podbijania neutralne rejony. Może nagram podbój neutralnych rejonów, nie jestem pewien. Ale w tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Hej. No hej, siemacie. W kolejnym odcinku zagrajmy w War Leaders. Jak zapewne pamiętacie, w ostatnich odcinkach moi wrogowie zostali prawie wszyscy pokonani. I w tym momencie mam tak mało przeciwników, że prawie wcale. Muszę dać paru medyków. I aktualnie gotujemy się do wojny z USA. Otwarta walka. Fajty itp. itd. I niedługo zakończymy w ogóle podbój świata. Bo kiedy pozbędziemy się liderów światowych, to pozostaną tutaj tak jakby tylko te rejony neutralne, które tak naprawdę nigdy nie atakują, bo są neutralne, bo są pokonani, skapitulowani, pokonani po prostu. Bunty w Walii się zakończyły. Wyśmienicie. By się tu połączyć w tam. Ha, tutaj musimy mieć port. Nie, to jest port, tak. I Adolf Hitler aktualnie będzie bardzo zadowolony, bo jego marzenie o podboju świata właśnie się sprawdza. Przynajmniej w tej grze. I zajmujemy się podbijaniem świata. Tutaj rekrutujemy dywizje pancerne. A tutaj piechotę. Bardzo ładnie. Nie, najpierw muszę ten. Transportery. Jeden transportowiec. Tak, jeden. Wtedy krążowniki do ochrony. I jeden okręt podwodny. Czym tu jesteś? Dobra, tyle wystarczy. 12 tur na to ogólnie pójdzie, ale będzie warto. Ułatwimy sobie kampanię. Teraz wy idziecie jak zwykle tutaj. Oni tam dalej będą płynąć na USA.
niedługo zakończymy. I chciałbym tutaj usprawiedliwić swoje nieprowadzenie bitew. Naprawdę, ja rozumiem, że jesteście podenerwowani tym faktem, że oglądacie tylko strategię. Ale ja sobie będę psuł rozgrywkę tym. Toskania, gdzie to jest? Tutaj. Nie, tu jest Umbria. Nie, tu jest Toskania. A, tu jest Umbria. Dobra, to... Jeden czołg ich tam uspokoi. Dalej jestem na plusie. Oni tam dalej będą płynąć. Wy się spotkaliście. Wyśmienicie. Za jedną turę będzie gotowe. Świetnie. Kolejne jednostki idą. W Paryżu w ogóle spotykają się te jednostki i tworzymy wielką armię. W Wielkiej Brytanii także mamy armię. Gdyby to była technologia teleportów, to bym ją już miał wynalezioną. Bym się nie musiał bawić w pływanie. Muty w Toskanii się zakończyły. Dziwne. No normalnie nie spodziewałbym się takiego zachowania. Ktoś będzie musiał właśnie tak pilnować tych rejonów. Tak na wszelki wypadek. Jeszcze jeden, to ty. I wy będziecie już tutaj czekać. A, śmieciara przyjechała. Kurna. Wy się spotkacie, dołączycie do tych i będzie kolejna armia. Płyniecie dalej. Wiecie co, ja chyba przewinę ten moment z pływaniem do rejonów. Bo po prostu on jest zbyt długi, tak mi się wydaje. To będzie zbyt długo trwało. A chodzi tutaj tylko o moje podboje tak naprawdę, no nie? Więc widzimy się, jak już dopłynę do jakiegoś brzegu USA. Do zobaczenia.